29 lipca, Ilona Wróblewska-Czarnocka, witam serdecznie, zapraszam na Teledzień. Tragedia w gminie Kleszczów, w miejscowości Biłgoraj doszło do wypadku. Zginął 42-letni mężczyzna. 27 lipca bieżącego roku, przed godziną 17, dyżurny bełchatowskiej komendy został poinformowany o wypadku, to jest przygnieceniu mężczyzny przez maszynę budowlaną. Policjanci udali się do miejscowości Biłgoraj, gdzie potwierdzili ten fakt. Pomimo podjętych natychmiast czynności ratunkowych, mężczyzna zmarł. Był to 42-letni mieszkaniec województwa świętokrzyskiego. Obecnie trwają czynności w tej sprawie. W województwie łódzkim jest 29 kolejnych zakażeń koronawirusem, potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Wśród zakażonych są dwie osoby z powiatu bełchatowskiego. 276 osób objętych jest kwarantanną. To dane z wczoraj. W województwie łódzkim jest 29 kolejnych zakażeń koronawirusem potwierdzonych pozytywnymi wynikami testów laboratoryjnych. Potwierdzone wyniki dotyczą 4 dzieci i jednej nastoletniej dziewczynki, 3 młodych kobiet, 7 kobiet w średnim wieku, jednej kobiety w starszym wieku, 4 młodych mężczyzn, 7 mężczyzn w średnim wieku oraz 2 mężczyzn w starszym wieku. Są to osoby w wieku od 3 do 71 roku życia. Mamy również dobre wiadomości dla mieszkańców województwa łódzkiego. Kolejne 20 osób po leczeniu otrzymało 2 wyniki ujemne i są zdrowe. To jedno dziecko, jedna nastoletnia dziewczynka, 2 młode kobiety, 4 kobiety w średnim wieku, 3 kobiety w starszym wieku, 1 nastoletni chłopiec, 3 młodych mężczyzn, 4 mężczyzn w średnim wieku oraz 1 mężczyzna w starszym wieku. Aktualnie w województwie łódzkim są 3853 osoby z potwierdzonym zakażeniem, 605 osób jest aktualnie zakażonych, 39 osób jest hospitalizowanych, 2457 osób jest objętych kwarantanną, a 558 osób nadzorem epidemiologicznym. 3044 osoby wyzdrowiały. Poprzedniej doby wykonano 2124 badania. Jak informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, ponad 3000 przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego zgłosiło się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS do programu Polski Bon Turystyczny. Zainteresowanie świadczeniem jest bardzo duże. Na dedykowaną w tym temacie infolinię zadzwoniło już ponad 6000 osób. Ponad 3000 przedsiębiorców turystycznych i organizacji pożytku publicznego zgłosiło się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS do programu Polski Bon Turystyczny. Od piątku 24 lipca, dzwoniąc pod numer telefonu 22 11 22 111, można uzyskać informacje na temat Polskiego Bonu Turystycznego. Ze specjalnej infolinii można korzystać przez całą dobę, a pytania dotyczące bonu można też przesyłać mailem na adres bon@zus.pl. Zainteresowanie świadczeniem jest bardzo duże. Przez pierwsze 3 dni od uruchomienia infolinii zadzwoniło na nią niemal 6 tysięcy osób. Pod numer infolinii mogą dzwonić zarówno osoby prywatne, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego, jak i podmioty turystyczne, które chcą przystąpić do programu. Konsultanci wyjaśniają wszelkie wątpliwości dotyczące m.in. prawa do bonu. Pytają ludzie o to m.in. komu przysługuje bon turystyczny, co trzeba zrobić, żeby go otrzymać, jak założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych PUEZUS oraz o to, do kiedy ten bon będzie ważny. Realizacja tego świadczenia odbywa się przez Platformę Usług Elektronicznych PUEZUS i w sobotę na PUEZUS ruszyła rejestracja podmiotów turystycznych do programu Polski Bon Turystyczny i ta rejestracja do programu będzie ciągła i można będzie do niego dołączyć także w kolejnych miesiącach. Pierwsza lista podmiotów zostanie opublikowana na stronie bonturystyczny.gov.pl już 1 sierpnia. Tego dnia bony aktywować będą mogli też na platformie PUEZUS rodzice dzieci do 18 roku życia. Ustawa o Polskim Bonie Turystycznym weszła w życie 18 lipca. Świadczenie w formie bonu turystycznego będzie przyznawane na dziecko, na które przysługuje świadczenie wychowawcze lub dodatek wychowawczy Rodzina 500+. Dotyczy to także dzieci, których rodzice pobierają świadczenie rodzinne za granicą i 500+ im się nie należy. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowy bon w wysokości 500 zł.
Za pomocą bonu będzie można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Bon jest ważny do 31 marca 2022 roku i nie podlega wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Profil na PUE można założyć m.in. przy pomocy profilu zaufanego oraz bankowości elektronicznej. Po wejściu na PUE dokonujemy aktywacji i otrzymujemy kod, za pomocą którego płacimy podmiotowi turystycznemu. Kiedy dokonamy płatności bonem, otrzymamy potwierdzenie tej płatności SMS-em. Lista zarejestrowanych podmiotów będzie udostępniona na stronach Polskiej Organizacji Turystycznej. POT ma też ustalać prawo do bonu na podstawie danych z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i sprawdzać uprawnienia podmiotów turystycznych. Michał Mieszko-Gogol we wtorek poprowadził już treningi w PGS Krzebełchatów po tym, jak zakończył się sezon reprezentacyjny. Za nami 2 miesiące wspólnych treningów, fajnie było się spotkać, podkreślał asystent Witala Heinena w kadrze. Warto przypomnieć, że w zgrupowaniu reprezentacji udział wzięli siatkarze PGS Krzebełchatów: Mateusz Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos i Grzegorz Łomacz. Sezon kadrowy miał przede wszystkim dwa zadania. Pierwsze zadanie to jak najlepsze przygotowanie zawodników do sezonu ligowego po okresie lockdownu. No myślę, że nie było to takie wcale łatwe zadanie, no bo widać było po innych dyscyplinach sportu, jaki był wysyp kontuzji, i nasza dyscyplina również jest taką dyscypliną, gdzie można się troszeczkę, że tak powiem, zawodnicy są narażeni na urazy. Natomiast drugim celem było na pewno to, żeby grupa też spędziła czas razem, no bo de facto gdyby nie ten okres reprezentacji, niektórzy zawodnicy by nie widzieli się przez 2 lata tak naprawdę ze sobą, a tak myślę, że mieliśmy bardzo, bardzo fajne, ciekawe 2 miesiące i świetnie było się zobaczyć i ze sztabem, i z chłopakami. Mateusz, wiadomo, że zaraz na początku Mateusz doznał urazu i musiał poddać się operacji, natomiast jego rehabilitacja jest już praktycznie, zmierza ku końcowi, i myślę, że w tym tygodniu zobaczymy go już na treningach. Jeśli chodzi o Karola, Norbiego, Grześka Łomacza, cała trójka naprawdę jest w dobrej formie fizycznej, prezentuje się bardzo przyzwoicie. Myślę, że to są zawodnicy, którzy są już troszeczkę krok dalej, jeśli chodzi o przygotowania w stosunku do pozostałych. Mają też swoje indywidualne cele, indywidualne zadania, każdy z nich trochę inny, ale myślę, że będą naprawdę dobrze, optymalnie przygotowani do sezonu. Z GKS-u Bełchatów do GKS-u Tychy. Kontraktami z drużyną ze Śląska związali się były już trener brunatnej drużyny Artur Derbin. Umowa podpisana została do końca czerwca 2021 roku oraz dwaj zawodnicy. To Bartosz Biel i Krzysztof Wołkowicz. Obaj piłkarze podpisali kontrakty, które będą obowiązywały do końca czerwca 2022 roku. W umowie jest też opcja o przedłużenie na kolejne 12 miesięcy. Warto dodać, że GKS Tychy to był ostatni rywal bełchatowskiej drużyny w zakończonej sukcesem walce o utrzymanie. To wszystkie informacje w dzisiejszym Tyle Dniu. Dziękuję za uwagę. Dobranoc.